słuchacze, witam was serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy, ale to nie znaczy, że nie mieliśmy się więcej zobaczyć. Życie płynie szybko, trzeba pracować, więc to robiłem, ale jest kolejny weekend. Więc co trzeba zrobić? Trzeba się w końcu napić swojego piwka domowego. Dzisiaj napijemy się, albo ja się napiję, Indian Pale Ale. Jest bardzo stare, ma gdzieś mniej więcej 1,5 miesiąca, sobie leżakowało. Nie wiem, czy to było słychać, pewnie tak. I zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Piana jest dosyć obfita, to już widać od razu. Muszę delikatnie lalewać, żeby mi nie wyleciało, żeby mi się wszystko ładnie zmieściło. Ups, super. Nie ma tu będzie widać. Także piwko jest super, jest elegancko nagazowane. Spróbujmy. Nie ma jak domowe piwko. Wielu z was to już wie. Ci, co się uczyli z moich filmów, też to wiedzą. Czasem wystraszeni z pierwszymi próbami, które robią. Piszecie do mnie, jak robić to, jak robić tamto. Słuchajcie, większość rzeczy, albo powiem prawie 100% rzeczy o takim podstawowym robieniu piwa, jest w moich filmach. Jeśli będziecie oglądać to uważnie, wszystkiego się z tego dowiecie. Naprawdę wszystkiego. Piwo jest naprawdę wyśmienite. Super. Jest naprawdę super pianka. Słuchajcie, nie wiem, czy nie stworzyło bardzo blisko. Za mną w tle. Widzicie to? Widzicie to, co tam jest za mną w tle? Niektórzy pewnie to rozpoznają. To jest chmiel, który sadziłem wiosną. Jest po prostu szokicznie śliczny. Nie będę mówił głośno, bo żona usłyszy, ale jest ładniejszy od mojej żony. Właśnie zaczną kwitnąć. Już zaczęły się formować szyszki. Pójdziemy to później na piętro zobaczyć. Oj, sorki, żeby było to dobrze widać. I jest po prostu tam na samej górze. Zaczekajcie troszeczkę wam. A może wam to pokażę nawet stąd. Zobaczymy, jak kamera to złapie. Ups. No jeszcze ją tutaj rozwalę, ale nie. A to ten. Tu troszeczkę. Statyw się troszeczkę poruszył, ale jest wszystko ok. Spróbujmy na to ładnie najechać tam. Zobaczymy. One akurat są teraz w słoneczku. Zobaczymy, ile tutaj będzie, ile będzie widać. Zobaczcie. Na jakąś taką chciałbym najechać. Tam gdzie. O, tutaj, tu jest dobrze widać. Zobaczcie, widzicie? O, już bliżej tutaj chyba nie przybliżę, ale jest super to tutaj widać. Takie kotkowate bym to nazwał. Jak na razie szyszeczki. One się super już formują. Pójdziemy na górę to zobaczyć z mojego okna. I zobaczycie wtedy to bardziej z bliska. Także idziemy na górę. Dobra, dotarliśmy na górę. Zobaczcie, tutaj troszeczkę przez szybę wam pokażę, tak to wygląda. Chmiel ma tutaj do samego dachu urósł, to jest 6 metrów, ale on by naprawdę miał ochotę jeszcze rosnąć. Zaczekajcie, żebym tutaj wam jeszcze troszeczkę otworzę.
i zobaczymy co tutaj jeszcze możemy. Zobaczcie jaki jest tutaj ładny. Powiększę wam tutaj trochę. Zaczekajcie, bo się tu troszeczkę rozmyło. O, tak to wygląda. Zaczekajcie, włączę jeszcze światło do nagrywania tutaj. Będzie lepiej widać teraz, zobaczcie. Widzicie? Zobaczcie. Tak wygląda młodziutkie w pierwszym stadium szyszki. Są naprawdę takie się tutaj troszeczkę rozmywam. Nie chciałbym wam to pokazać, ale tak. No dobra, ale widać mniej więcej. Jest wszystko tutaj obsypane tymi szyszkami. Naprawdę ich jest mnóstwo. Jest naprawdę ich tam dużo. Na cały, na wszystkich gałęziach. I zrobiłem jeden, szczerze mówiąc, muszę wam się przyznać, zrobiłem mały szczał. Pierwszy raz je tu posadziłem i posadziłem je za blisko. Posadziłem je za blisko siebie i dwa gatunki splątały mi się u góry. I będę miał później przy zrywaniu duży kłopot, żeby je rozplątać i żeby po prostu je posegregować. No, także widzieliście chmiel z bliska, u góry też. No, mam nadzieję, że coś tam zobaczyliście. Jeszcze wam pokażę całe rośliny, jak wyglądają. I zapraszam tak naprawdę do własnej hodowli, swojego chmielu, bo będziecie mieć chmiel na całą zimę swojego warzenia. Taki, jak będziecie chcieli. Tutaj mam chmiel, on się nazywa Challenger, a tutaj jest Progres. Tu jest Progres i one są, zobaczcie, dosyć, tu jest jedna łodyga, tutaj mam w sumie dwa pędy grube, one jeszcze pewnie trochę grubsze się zrobią i one się tutaj ładnie pną, zasuwają do góry. Zobaczcie, są naprawdę super. Także może koniec września będą naprawdę fajne, super szyszeczki, żeby zrobić swoje swojskie piwko. Tutaj mam chmiel. Zobaczcie, jesteśmy w Anglii, ale zobaczcie, co tutaj jest. Lubelski aromatyczny. Dzięki jednemu z kolegów, który był tak naprawdę uprzejmy, żeby mi przesłać sezonki do Anglii. Bardzo mu serdecznie za to dziękuję. Chmielnik, może teraz go zobaczyć, jak tutaj u mnie ładnie rośnie. Jest naprawdę super. I on też ma tutaj, zobaczcie, on też już ma te malutkie szyszeczki. Także naprawdę będzie fajne piwko w tym roku. Patrzcie, jeszcze pokażę wam jeszcze tutaj jeszcze dwa gatunki chmielu. Ten jest Fierce Gold, to jest chmiel aromatyczny. On to jest odmiana, która nie rośnie wysoko, ona rośnie 2,5-3 metry i ona tak właśnie sobie tutaj rośnie. Zobaczcie, to jest tutaj. On już też się szykuje tutaj do zawiązywania szyszek. Także tutaj powinno być ten cały kawałek obsypany szyszkami. A tutaj mam znowu kolejny chmiel polski. To jest chmiel Marynka. Marynka, tak samo nabytek z Polski i on sobie tutaj też super rośnie. Tutaj go tak wyciągnąłem na takim słupku i też już tam się zaczyna bić. W sumie nie mam dużo, tutaj mam parę pędów
No ale na pewno coś na spaka w tym roku będzie. Roślinki nie były, znaczy były ok, ale pogoda była naprawdę kijowa w tym roku i no to się odbiło na wzroście chmielu. O, miło sobie usiąść po południu, wypić piwko w spokoju, może nie w super ciszy, bo jeżdżą na różnych skuterach, coś tu się ciągle dzieje, daleko z ulica, ale w zaciszu domowym, piątkowe popołudnie, własne piwko, uwierzcie mi, nie ma nic lepszego, naprawdę to jest po prostu bomba. Dlatego Was zapraszam do robienia własnego piwka. Filmów ma się wystarczająco dużo, żeby robić już dobre piwo. Naprawdę dobre piwo. Piwo, które zabija swoją klasą. Piwo, które możecie kupić w sklepie. Nie ma piwa do porównania. Chyba że znajdziecie jakieś piwko z małego browara, który robi naprawdę piwo takie, z tak powiem, tradycyjnym sposobem, to może tak, ale poza tym nie ma żadnej konkurencji, uwierzcie mi. Ci, co zaczęli już robić, ci, co się uczyli na moich filmach, jest ich dosyć dużo, wszystkich ich serdecznie pozdrawiam. Wszystkich tych, którzy do mnie piszą i pytają się, zadają pytania, jak robić piwko swoje. Naprawdę Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do eksperymentów. Im więcej zrobicie swoich własnych piwek, swoich warek, tym będziecie mieć większe doświadczenie, będziecie mieć większą pewność, będziecie wiedzieć, jak robić, co robić. Bardzo często pojawiają się pytania o to, od czego zacząć? Często ci nowicjusze mówią tak: słuchaj, napisz mi jakiś przepis, jak zrobić piwko, które będzie smakowało na przykład jak polski Lech albo polski, nie wiem, polskie Tyskie czy coś takiego. Słuchajcie, to są piwka, nad którymi trzeba troszeczkę więcej popracować. Własne eksperymenty to jest podstawa do robienia dobrego piwa i robienia piwa coraz lepszego. W miarę doświadczenia nabieracie pewności, zaczynacie potrafić robić swoje, że tak powiem, wariacje piwa, bo możecie je dochmielać, zachmielać po swojemu i tak dalej. Widzieliście już na moich filmach praktycznie większość takiego zaplecza, które musicie mieć, żeby robić dobre piwko. Nie ma tego bardzo dużo, ale pewne rzeczy po prostu trzeba mieć i tyle, i eksperymentować. Wielu z Was wie o tym, że piwka dzielą się na piwa górnej fermentacji i piwa dolnej fermentacji. Dlatego wszystkim nowicjuszom polecam zaczęcie od piw górnej fermentacji. Są najłatwiejsze i są najmniej pracochłonne. Jest lato, to sprzyja piwom górnej fermentacji. Nie musicie mieć swojej warki jakieś izolowane i jakimiś kocami czy czymś, żeby utrzymywać temperaturę. Piwko w domu super fermentuje, dlatego zima jest, lato jest dobre na wszystkiego rodzaju piwa górnej fermentacji, a zimą możecie sobie robić swoje pilznerki, tak jak ja to robię, chociaż ja mam lodówkę, więc chociaż moja żona teraz mi podpieprzyła moją lodówkę, bo trzyma w niej różne swoje tam, wiecie, jakieś tam kiełbasy i nie kiełbasy, jakieś warzywa, ale
Ja i tak teraz nie robi pilznarka. Będę pewnie jesienią robił kolejnego jakiegoś. Bo ja uwielbiam piwa godnej fermentacji. Takie jak Indian Pale Ale, Dark Ale, Old Ale jest wyśmienite. Uwielbiam tego rodzaju piwka. Powiem Wam jeszcze troszeczkę o mojej filozofii związanej z piwem. Mam na myśli, co zrobić, żeby mieć to piwko takie, które ma 3 miesiące i 4 miesiące. Bo bardzo często się zdarza tak, że macie jedną warkę i na tym na przykład zaprzestajecie, nie wiem, na miesiąc czy dwa. Jeśli ta warka będzie gotowa do rozlania i później ona już będzie na przykład gotowa do picia, nie macie nic w zapleczu, co będzie kolejne na przykład do picia. I wypijecie to, albo nie macie niczego innego do picia, że tak powiem, w zapleczu waszym i zaczynacie popijać to świeżutkie piwo, które jeszcze się nie nadaje do picia i bardzo często jest tak, że je wypijacie, zanim ono tak naprawdę dostanie dobrego smaku. Nawet tego smaku nie jesteście w stanie poznać, bo to piwo całe wypiliście. Wiem, że wielu takich jest. Wiem. Zresztą ja sam tak zrobiłem z pierwszym piwem. Miałem to samo. Dlatego zapraszam Was do robienia kilku warek, na przykład, nie wiem, tydzień po tygodniu, albo nie wiem, co dwa tygodnie, zrobić sobie cztery takie warki, jakieś różne tam smaki, coś, to co lubicie, i wtedy macie zapas. Wiadomo, nie musicie tego od razu wypić, to jest zapas, tak jak ja mam, i wtedy mogę sobie posmakować tego piwka w tym tygodniu, w następnym tygodniu posmakuję innego. I jak widzę, że zaczyna mi się, moje zapasy mi się zaczynają kurczyć, dorabiam sobie jakąś wareczkę, czegoś i to sobie znowu stoi i nie dotykam na przykład tego przez, no, dwa miesiące, w ogóle nie otwieram. I wtedy to jest bomba, otwieracie takie piwko i to piwko jest takie, jest wyklarowane, nagazowane, super piana i super smaczek. I to jest generalnie to, co nam chodzi w tym hobby, bo to jest tak naprawdę hobby, to nie chodzi o chlanie piwa na umór, tylko o to, żeby mieć coś takiego swojego, co ma smaczek, czym można się pochwalić przed znajomymi, jak przyjdą. Ostatnio mieliśmy grilla, przyszli znajomi Anglicy. Przynieśli oczywiście takie, wiecie, kartony, całe zgrzewki swojego piwa ze sklepu. Nawet ich nie otworzyliśmy, nie? Bo jak zaczęli pić moje piwo, nie chcieli po prostu w ogóle nawet otwierać tamtego przemysłowego piweczka. Uwieści. A przynieśli takie, wiecie, takie lepsze, ale wiecie, piwosze dobrze wiedzą. Domowi piwosze wiedzą dobrze, że nawet to najlepsze ze sklepu nie równa się z domowym piwem, które zrobisz sam. Uwierzcie mi, jeśli zrobisz je dobrze i nie zaczniesz go pić za wcześnie. Dobra, słuchajcie kochani, to by było na tyle na tą chwilę. Jak zwykle subskrybujcie mój kanał, powiedzcie o tym kanale swoim znajomym, jeżeli też się zarażą. Piszcie do mnie, jeśli macie jakieś kłopoty techniczne. Bardzo chętnie zawsze odpowiem. Może czasem nie odpowiadam od razu, bo czasu nie starcza na to. Bo już jest Was tylu, że naprawdę nie starcza mi na wszystko czasu. A życie się też toczy. No i trzeba z rodziny też troszeczkę poprzebywać. Także jeszcze raz, trzymajcie się cieplutko. Zapraszam do posadzenia własnego chmielu. To jest bomba, naprawdę. To nie jest naprawdę roślina bardzo wymagająca. To, co ja robię, jeszcze o tym nie wspomniałem,
bo one sobie rosną w namiczkach. To są duże rośliny. Ja je generalnie podlewam rano i wieczorem. Jak jest teraz ciepło i jest słonecznie, jest naprawdę super pogoda. Podlewam je 2 razy dziennie i raz w tygodniu zasilam je. Mam taki nawóz w płynie, który rozcieńczam po prostu w konewce i je tym podlewam, bo no wiadomo, bo one nie mają już składników odżywczych w doniczce, więc trzeba im troszeczkę pomóc, je wspomóc. I dlatego one tak rosną, jak rosną. Naprawdę są super, super silne rośliny. No i co? I będziemy na pewno z nich warzyć piwko. Trzymajcie się cieplutko jeszcze raz. Serdecznie Was pozdrawiam. Hej!